3-3. Jupp przy piłce. Drybluje. Szuka wolnego zawodnika. Faul. Nie liczy się. Faulowała. Co jest? Jupp pociągnął mnie za włosy. Upadła umyślnie. Nieprawda. Ósmoklasiści nie płaczą. Ciągnięcie za włosy to faul. Wieprzenie też. Zostaw go. Długowłose beksy nie mogą grać w futbol. Dupki ostrzyżone na szczotkę do kibla też nie. Rzucam to, jestem beznadziejna. Bzdura, jesteś świetna. Jaki wynik? 4-3. 3-3. Ostatni gol się nie liczy. Frajer. Nie przejmuj się, Jupp nie umie przegrywać. Woli umrzeć. Ósmoklasiści nie płaczą. Aki. To Jupp. Ten z piłką zamiast głowy? Podobny. Dzień dobry wszystkim. Co za przyjemna cisza. Schowaj telefon. To ostatnie ostrzeżenie. Kolejna kłótnia na boisku? Ktoś oszukiwał. Nie rozumiem. Futbol to sport zespołowy. Chcecie wygrać mistrzostwa? Zrobimy to. Tylko jako zgrana drużyna. O czym myślisz, Jupp? Nie chcesz grać? To i tak będzie wieprzenie. Wieprzenie? Chodzi mu o to. Ja wieprzę, ty wieprzysz, on wieprzy. Nowe słowo na zderzanie się pupami. Szkoda, że nie gram w piłkę. Miałabym wielką przewagę. Dlaczego futbol jest taki okrutny? Można wygrać grając fair play. Nigdy nie wygramy. Bo? Mamy dziewczyny w drużynie. Nie umieją grać. Dyskryminacja. Umiemy grać. Będę zawodowcem. Beraz grol lepiej ze swoim chłopakiem. Aki, siadaj. Powiedz nam, Jupp, dlaczego dziewczyny nie mogą grać w piłkę? Bo nie. Są inne. Inne? Mają piersi. Deski też nie umieją grać. Zdobyła 3 bramki. Wyjmijcie książki do topografii. Będziemy mówić o pagórkach? 8. klasa to dużo pracy.
Musimy odwiedzić liceum, przygotować się do egzaminów. Nie zapominajcie o finałowym turnieju. Jup to świnia. Mówi, że dziewczyny nie umieją grać. Co ci się stało? Nic. Tydzień temu miałaś taki na nodze. Taki jest futbol. Piłkarze muszą zdrowo jeść. Nie rób tego. Spóźnimy się na wywiadówkę. Cała klasa idzie do liceum Tisena. Wszyscy? Żeby się tam dostać, musisz więcej się uczyć i mieć rekomendację. Pani mi ją da. Idziemy razem do liceum? Jasne. Przepraszam. Szybciej. Ruszasz się jak mucha w smole. Spójrz, nie masz takich, co? Dziewczyna Jupa. Konfiskuję telefon. Ostrzegałam. Mój tata po lekcjach. Siadaj. Sprawdziam. Wyjmijcie długopisy. Jeśli nie zwróciliście książek do biblioteki, możecie dać je mnie. Proszę o ciszę. Soluwa w parku. Naprawdę chce się bić? Na to wygląda. Pomogę ci. Razem go pokonamy. Mamy walczyć sam na sam. Co? Przyprowadziłaś swojego chłoptasia? Bałaś się przyjść sama? Chcę zobaczyć, jak spuszczam ci manto. Całowaliście się z języczkiem? Jeśli ty zostaniesz piłkarzem, to ja astronautą. Kup bilet na Księżyc. Zamknij się nie do rozwoju. Odszczekaj. Pokaż mu. Pomóc ci? Zamknij się. No dalej, śmiało. Przestańcie.
głowy, kablu. Uspokój się. Jób zaczął. Stul gębę. Wytrzyj nos. Na chusteczce są jej gluty. Lepsze niż twoje. Przestańcie. Co to znaczy, że jestem idiotą? Żal mi go. Gdyby mnie nie zawiadomił, ktoś by tu zginął. Podajcie sobie ręce. Mogę czekać do wieczora. Aki, dość tej awantury. Wszystko w porządku? Do jutra. Co jest? Niedobrze mi. Cholera, mój wisiorek. Poszukam go. Idź do domu. Co się stało, kochanie? Nic. Na pewno? Pani Ina dzwoniła i mówiła o bijatyce. Jak do niej doszło? Dag Elise. Kijk eens. Dank je. Pokaż. Często masz krwotoki z nosa? Czasem. A to? Uderzyłam się. Czy jesteś ostatnio zmęczona? Zrobimy badanie krwi. Na wszelki wypadek. Założył mi opaskę i wbił taką igłę. Przestań, to okropne. Płaczesz ze śmiechu? Nie chcę się z wami rozstawać po 8 klasie. Jest tak fajnie. Nie rozstaniemy się, zawsze będziemy razem. Ósmoklasiści nie płaczą. Ale beczą. Aki była przez ciebie w szpitalu. To żart. Bardzo śmieszny. Widzisz go? Czekajcie. No i? Nie znalazłem. Nie wierzę. To prawda. Co to?
Od Laurensa. Lubię cię, a ty mnie? Dwa serduszka. Kocha cię. A ty? Lubisz go? Jesteśmy przyjaciółmi. Ale tak inaczej? Nie wiem. Może. Czyli jesteście parą. Czy mogłabym być modelką? Słyszysz? Co? Czy mogłabym być modelką? Oczywiście. Będziecie się całować. Z Laurensem? Na randce. Nie. Myślałem, że umrę ze śmiechu. Dzieci, pan Henk i ja pobieramy się. Nie, chodzi o większą frajdę. Będziemy odtąd trenerami klasowej drużyny futbolowej. Pani nie znosi piłki. Nieprawda. Nie lubię agresywnej gry. Będziemy z panem Henkiem pilnować przestrzegania zasad fair play. Koniec z szarpaniem, popychaniem i przeklinaniem. Będą za nie punkty karne. Gracze z najniższą liczbą punktów trafią do reprezentacji. Chłopcy i dziewczęta? Jasne, nie dyskryminujemy. Kiedy pierwszy trening? Pojutrze o 14:00. Nie zapomnijcie strojów. Będziesz? Dlaczego pani Ina nie ma męża? Jest taka miła. Zmarł, zanim do nas przyszłaś. Smutne. Powinna chodzić z panem Henkiem. Też jest sam. Co tu robicie? Musimy jechać do szpitala. Idę do Elizy. Chodzi o badanie krwi. Nie możemy kiedy indziej? Nie, kochanie. Trzeba jechać teraz. Zobaczymy się jutro. Czwarte piętro. Co znaczy onkologia? Chodź. Co to znaczy? Różne badania. Czego? Krwi i tym podobnych. Czego szukasz? Kluczyku. Tata je ma. Jesteście strasznie sztywni. Powiedzmy. Nic jeszcze nie wiadomo. Aki, dokąd? Przepraszam, co znaczy onkologia? Rak. Nie mogliście powiedzieć? Hallo. Van der Laan. Van der Laan. Anne van Vliet.
Tom. And Vliet. Aki. Możesz mi mówić doktor Wons. Czy mam raka? Dat zou kunnen. Możliwe. Maar... Hoe kan dat nou? Jak? To choroba starych ludzi albo męża pani Iny. Niestety dzieci też na nią chorują. Umrę? Czy znasz się na procentach? Jestem w 8 klasie. 80% dzieci wraca do zdrowia. Ale 20% nie. Spójrz. To jest żyła. Autostrada dla krwi. Zdrowa krew działa tak. Ciężarówki, czyli czerwone krwinki, transportują tlen. Żołnierze, czyli białe krwinki, zwalczają choroby. Gdy masz grypę, odbywają mnóstwo potyczek. Oprócz tego są jeszcze płytki. Gdy się skaleczysz, tworzą ochronny strupek. U niektórych występują też złe krwinki. Lenią się i przeszkadzają w pracy tym dobrym. Albo wręcz je przepędzają. Chuligani? Dobrze powiedziane. Dlaczego są u mnie? Nie wiadomo. Ale obiecuję ci, że wyślę wszystkie siły policyjne, żeby ich obezwładnić. W kościach masz szpik. Tam powstają krwinki. Pobiorę od ciebie odrobinę szpiku, żeby zobaczyć, co knują chuligani. Będzie boleć? Skąd będziesz w tym czasie spać? Deal? Umowa stoi? Deal. Zmierzę ci bicepsy. Ma duże. Prawda, złotko? Połóż się na boku. Leż nieruchomo. Wybierz sobie miły sen. Chcę do domu. Musisz odpocząć. Kiedy stąd wyjdziemy? Jeszcze nie teraz. Teraz wiemy na pewno. Masz białaczkę. Białaczka? Już jej nie lubię. Czy mogę iść do domu? Na razie nie. Muszę. Trzeba zacząć leczenie. Mamy mnóstwo nauki. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Przedstawię cię Afidzie, która oprowadzi cię po oddziale.
Aki van Vliet? Jestem Afida. Przejdziemy się? To recepcja. Możesz tu przyjść z każdym pytaniem. Larisa idzie do domu. Wydobrzała i nie musi tu wracać. Co to za korale? Naszyjniki bohaterów. Po każdej chemii dostają jeden koralik. Aki jest nowa. Dziś zacznie zbierać koraliki. Ibrahim? Czy Aki umrze? Jeśli będziemy się modlić, to nie umrze. Ja nie zamierzam. Nie wszyscy wierzą w Boga, ale każdy może jej dobrze życzyć na swój sposób. Wtedy na pewno wyzdrowieje. Pani mąż zmarł na raka. Tak, ale to było dawno temu. Teraz lekarze są znacznie mądrzejsi. Większość dzieci zdrowieje. Moja kuzynka miała raka i wyzdrowiała. Aki musi na razie zostać w szpitalu. Co z jej egzaminami i mistrzostwami? Bez niej nie mamy szans. To jedyna dziewczyna, która gra jako tako. Aki wróci do nas przed mistrzostwami. Hej. Jak się czujesz? Świetnie. Trochę mi niedobrze. To po chemii. Ale już mi lepiej. Muszę wracać do szkoły. Mamy mistrzostwa piłkarskie. Tęsknię za klasą. Rozumiem. Jesteś teraz bardzo podatna na choroby. Potrzebujesz więcej żołnierzy. Potem odwiedzą cię wszyscy koledzy. Nie możemy iść do szpitala, ale możemy rozweselić jej pokój. Zamiast lekcji języka zajmiemy się dziś rysunkami dla Aki. Weźcie ołówki i flamastry i namalujcie dla niej coś pięknego. Gdy wyjdziesz ze szpitala, możemy pojeździć razem. Głupia choroba. Kochana Aki, zdrowiej szybko, bo bez ciebie strasznie tu nudno. Twoja przyjaciółka Elize.
Als je niet snel beter wordt, jeśli zaraz nie wyzdrowiejesz, to sama wywieprze cię ze szpitala. Kochana klaso, czuję się dobrze. Kochana Aki, kiedyś zdobędziesz puchar. Twój przyjaciel, Laurens. Bardzo mi niedobrze. Zasłużyłaś na dwa koraliki. Ładne. Od Laurensa. Świetnie rysuje. Czy to fajny chłopak? Gdy byłam w twoim wieku, po raz pierwszy się zakochałam. Bujałam w chmurach. Z tego wszystkiego wjechałam rowerem do rzeki Surinam. Czy były w niej krokodyle? Na szczęście nie. Humphrey wskoczył za mną. Gdy się wynurzyliśmy, pocałował mnie. Nie jestem zakochana w Laurensie. Tego nie mówiłam. Kochanie, może obetniemy włosy. Wtedy nie będzie takiej dużej różnicy. Odrosną? Jasne. Dotąd. Jak chcesz. Decyzja należy do ciebie. Jak? W porządku. Co się dzieje? Chcę napisać do klasy, ale wychodzą mi same głupoty. Jak zaczniemy? Może od... Kochana klaso. Dzięki za świetne rysunki. Leżę w sali numer 4, a to mój szczęśliwy numer, więc wkrótce wyzdrowieję. Doktor nazywa się Wąs. Jest miły i ma wielkie wąsy. Ma też łysą głowę, ale nie od raka. Jest dinozaurem. Na początku ciągle dostawałam zastrzyki. Powinnam nazywać się Aki Jesz. Teraz nie potrzebuję zastrzyków. Mam stację, ale nie taką dla pociągów. To malutki pojemnik pod skórą, do którego wstrzykują te cholerne leki. Strasznie chce się po nich żygać. Wrócę do szkoły, gdy tylko będę mogła. Tęsknię za wami. Jak treningi? Dostajecie mnóstwo punktów karnych, czy radzicie sobie beze mnie? Wkrótce będę mogła przyjmować gości. Odwiedzicie mnie? Trzymajcie się. Aki Jesz. Aki Jesz. Dobre wieści. Będzie można ją odwiedzić. Kto chce iść? Wszyscy? Naraz, nie możemy. Wszyscy pójdą, ale na początek trzy osoby. Elise, najlepsza przyjaciółka Aki. Laurens? Ja.
Trzecią osobę wylosujemy. Jaka liczba? Cztery. Nieźle, skąd wiedziałeś? To szczęśliwa liczba Aki. Brawo. Pójdziemy we czworo. Gramy czy nie? My do Aki von Vliet. Sala numer 4. Za rogiem. Hej! Hej! Kom! Wejdźcie. Co za niespodzianka. Co powiecie na rakową fryzurę? Coś ci narysowałem. Od dziś codziennie będziesz mieć gości. Wszyscy chcą przyjść. Oprócz Jupa, ale jego i tak nie chcesz widzieć. Co to? Słoń? Piękne. Dzięki. Dobre wieści. Mamy wyniki drugiego badania. Chuliganów ubywa. Wracam do szkoły. Powolutku. Najwyżej na połowę lekcji. Wspaniała nowina. Doktorze. Van der Laan. Ina Stevens. Nauczycielka Aki. Będę juf van Aki. Miłej wizyty. Wpadnę po południu. Czy boi się pani lekarzy? Skąd przecież pomagają nam wyzdrowieć? Co to? Myślałam o składzie drużyny. Sugeruję tak. Jup i ja w ataku. Jup? Nie pójdzie na to. Zobaczymy. Elize będzie pomocnikiem. Nie wiem, czy zagram. Bo jestem kiepska. Bzdura, jesteś świetna. Aki nie może teraz grać. Doktor Wąs mówi, że mogę robić, co chcę. Nie wiem. Właśnie, nie wiesz. Chcę grać w piłkę. Kochanie, napiłabym się herbaty. Ja też. Cześć. Nie możesz i nie możesz. Mam dość. Martwi się. Moja się martwi, chociaż jestem zdrowa. Czy Jup nadal jest nieznośny na boisku? Głupek założył klub. Chłopaki grają lepiej. Serio? Chyba chłopaki grają gorzej. Jongens voetballen slechter. My też załóżmy klub, ale tajny. Czym będziemy się zajmować? Miłością. Super. Mam. Sprawimy, że pani Inna i pan Henk zakochają się w sobie. O czym rozmawiacie? O składzie drużyny. Ja i Jup w ataku. Świetnie. A pani i pan Henk tutaj, na boisku? Za nim. Obok siebie. Trzymając się za ręce. Za ręce z panem Henkiem? Tego byście chcieli? Kiedy odwiedzisz Aki? Jest miejsce na jutro. Mam zajęcia. Lisa? Ja. Het is een hele drukke dag, ja. Wachtbehandelingen en...
Brawo. Spójrzmy. Co myślisz o tej? Nie chcę peruki. Poprawmy. Całkiem nieźle. Pasuje. Przymierzmy tę długą. Może będzie lepsza. Podobna do twojej dawnej fryzury. Gryzie. Weźmiemy ją na wszelki wypadek? Może się przyzwyczaisz. Wtedy zamówimy nową w twoim kolorze. Uwaga! Co, zenuwachtig? Denerwujesz się? Wiem, że cię nosi, ale obiecaj, że będziesz się oszczędzać. Jasne. Leczenie nie jest skończone. Wrócisz tu parę razy. Niech pan obieca, że mnie wyleczy. Jest pan najlepszym doktorem na świecie. Prawda? 1-0 dla ciebie. Do zobaczenia po przerwie. Gotowa? Nie będę tego nosić. Bardzo cię nam brakowało. Chodź. Fajna czapka. A moja? Jup, a ty? Dzieci nadal. Świetnie wyglądasz. Śmiało. Brawa dla Jupa. Teraz ty, Aki.
Bo... Fajna kula do kręgli. Jup, faul. Sama upadła. Pieprze to. W porządku. Wyzdrowieje. Napisałaś piękny list. Bardzo śmieszny. A ty zrobiłeś najlepszy rysunek. Jesteś artystą. Powinieneś rysować komiksy. O czymś fajnym i śmiesznym. O tobie? Niekoniecznie. Lepiej? Przecież widać, już się wdzięczy przed chłopakiem. Jesteś zazdrosny? O łysy łeb? Odszczekaj to. Powiesiłaś piłkę od Jupa? Jest w naszej klasie. Dupek. Chodzisz z Laurensem? Co? Nie. Dlaczego nie? A dlaczego tak? Kocha się w tobie. Chce cię pocałować. Weź go sobie. Dlaczego? Będziesz mogła go całować. Tego chcesz. Jesteś niemiła, bo się wtrącasz. Mam dość. Idź już. Jestem zmęczona. Przynieść ci herbaty? Nie chcę herbaty. Miałyśmy... Idź. Spadaj. Fajnie, że idziemy do jednej szkoły. Ale wielka. Wszystkie klasy wyglądają tak samo. Wszyscy są? Chodźmy. Stańcie tam. Zapytam, gdzie mamy się zgłosić. Trzeba mieć zatyczki. Ty, mały, oczu nie masz? Czapki zabronione.
Vergeet me niet. Zapomniałeś o czymś. Sorry. Idziemy na górę. Dziękuję. Odwiedzisz mnie w szpitalu? Gdy wrócę na chemioterapię, omówimy skład drużyny. Zobaczę. Uważaj, chłopcze. Nie jestem chłopcem. Przepraszam za to, że byłam okropna. To przez te głupie leki. Boli mnie od nich głowa i jestem marudna jak... jak mops. Ja... Co? Nieważne. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką i będziesz nią, póki żyjesz. Przepraszam. Czuję się świetnie. Nie mam mdłości. Czy obiecuje pan, że mnie wyleczy? Niech pan przysięgnie. Na swój wąs. Jeśli nie dotrzyma pan obietnicy, zgoli go pan. Jak treningi? Czy Jup zbiera punkty karne? Bardzo się stara, naprawdę. Czy słyszę kota? To Karel. Jestem u ciebie. Tęsknię za nim. Tylko za nim? Za tobą też. Za dwa dni mogę mieć gości. Przyjdę. Już go złapaliśmy. Jest w środku? Udusi się. Zróbmy dziury. To walizka na maszynę do szycia mojej mamy. Zabiję mnie.
Napastnik będzie tu. Nie będzie mógł odebrać. Pójdziemy do przodu i zrobimy miejsce. Goście. Skończymy później. Nie zgadniesz, kto jest z nami. Czeka za rogiem. Jup? Ktoś znacznie fajniejszy. Karel. Cześć, dzieciaki. Fajnie, że przyszliście. Przepraszam. Zwierzaki są tu mile widziane. To Karel? Oddaję. Cudownie, że przyszłaś. Do zobaczenia niedługo. To dla ciebie. Cool. Fajny, podoba mi się. Do zobaczenia. Doei. Jak się czujesz? Gaat wel. Nieźle. Weet je, eigenlijk. Tu jest jak na boisku. Mamy bramkę, sędziego, ale najważniejsi są gracze. Ty jesteś jak Wesley Snyder. Do bramki. In aanval. Na dziś koniec. Jeśli przerobisz rozdział 7 i 8, będziesz na bieżąco. A egzaminy? Możesz pisać je tutaj. Nie martw się. Z taką nauczycielką też odrabiałbym lekcje z radością. Dokąd najbardziej chciałabyś pójść? Do domu, do szkoły. No tak. Co za zbieg okoliczności. Wyniki badań są fantastyczne. Yes! Dziękuję. Czy mogę jechać na obóz? To chyba nie jest dobry pomysł. Obóz? Będziesz szaleć dzień i noc? Nie, obiecuję. Ja. Proszę. Jestem zdrowsza. Niech pan spojrzy. Mogę skakać. Ik kan springen en swingen. W porządku, ale masz się oszczędzać. Rodzice nie jeżdżą na obozy. Ja jadę. Nie jestem bobasem. Musisz odpoczywać i dużo spać. Będziesz mi czytać bajeczki? Skąd? Nie jadę. Aki, do cholery.
Mama się martwi. Bardzo cię kocha. A jeśli będzie trzymać się na uboczu? Równie dobrze może nie jechać. To nie samo. Nie chcę, by siedziała koło mnie w autobusie. Oczywiście. Wyglądałabyś jak półgłówek. Kompletny. Trzeba zrobić coś, żeby pani Ina i pan Henk zaczęli się spotykać. Wysiadka. Doorlopen, jongens. Nie zemdliło cię? Hey, schatje, ben je niet listig geworden? Nie. Chodźmy zobaczyć łóżka. Pan Henk potrzebuje pomocy. Chyba nie. Z biurka za 10 minut. Kochanie? Nie za szybko. Z biurka na dole. Chodźcie, chłopcy. W co chcecie bawić? W chowanego. To dobre dla gówniarzy. Ja chcę. Ja też. Więc wchowanego. Nigdy mnie nie znajdziecie. Będzie cisza i spokój. Zakład, że schowam się lepiej? Zakład. Ja zaczynam. Tu jest baza. 20, 19... 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Widzę was, miłe panie. Jasmin, Enrico. Kogo brakuje? Jupa i Aki? Tylko ich? Mam cię. Chodź. Jup znaleziony. Z czego rżycie? Brakuje Aki. Czyli wygrała. Aki, wygrałaś. Aki! Rozdzielmy się i poszukajmy jej. Wy chodźcie ze mną. Gdzie jesteś? Chcemy wracać. Aki, wygrałaś. Aki, jest gewonnen. Aki! Jup! Jup!
pomocy. Kom. Już idę. I co? Pewnie wróciła do obozu. Wszystko w porządku? Czy możesz postawić tu stopę? Przepraszam, że cię nie odwiedzałem. Nienawidzę szpitali. Lekarze i siostry są bardzo mili. W trzeciej klasie miałem małego braciszka. Serio? Był w szpitalu przez rok. Odwiedzałem go codziennie, aż... umarł? Wygrałaś. Co takiego? Przejażdżkę na barana. Proszę pani, są. Nic ci nie jest? Zasnęłam. Obudziła się na plecach Jupa. A żebyś wiedział. Kotku. Chcesz się położyć? Nie. Wracajcie, znalazła się. Brawo. Zaśpiewamy naszą pieśń? Czy wszyscy w łóżkach? Proszę pani, czy kocha pani pana Henka? To o tym tak szepczecie? Jest miły i świetnie gra na gitarze. To fakt. Ale nie jestem w nim zakochana.
Lubimy się i dobrze rozumiemy, ale nie ma między nami nic więcej. Dlaczego? Miłość nie wydarza się od tak. Musi pojawić się iskra. A teraz spać. Do pokojów. Uwaga! Musimy pomówić o składzie na mistrzostwa. Gdzie Aki? W łóżku. Jest zmęczona. Powinna tu być. Zawsze jest z nią problem. Głupia choroba. To nie jej wina. Możemy omówić skład jutro. Posłuchajcie. Na bramce Rico. W obronie Krystel i Laurens. Hej. Tylko na chwilkę, bo jest bardzo zmęczona. Dołączysz do nas dzisiaj? Może. To moja wina. Co? Że mnie boli głowa. Miałam się oszczędzać. A wlazłaś na najwyższe drzewo. Zagrasz ze mną w ataku? Fajnie. Pójdę już. Moja mama zabroniła ci długo siedzieć? Zwariuję przez nią. Mój tata jest gorszy. Wszystko ma być tak, jak on chce. To głupie, bardzo. Nie musisz go słuchać. Czy wrócisz na treningi, gdy poczujesz się lepiej? Bez ciebie to nie ma sensu. Musisz szybko wyzdrowieć, bo przegramy. W razie czego zajmiesz moje miejsce. Komiks. Zrobiłeś go. Dla ciebie. Chciałem dać ci go ostatniego dnia.
Nie mam dobrych wieści. Chuligani przedostali się do mózgu. Mam białaczkę w głowie? Wlazłam na drzewo. To nie ma z tym nic wspólnego. Na samą górę. Naprawdę. Nie chcę umrzeć. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Chcesz zrobić dziurę w ścianie? Trenuję. Nie widać? Muszę wygrać mecz. Musisz iść na tomografię. Nic nie poczujesz i zdobędziesz wspaniały koralik. Nie chcę koralika. Nie chcę tam wjeżdżać. To nie fair. Dlaczego jestem chora? Spróbujemy jeszcze raz? Naprawdę nie boli. Połóż się. To tylko światło. Aki nie wróci prędko do szkoły. Ma teraz więcej zabiegów. Wyzdrowieje? Nie tracimy nadziei. Jeśli umrze, Bóg się nią zaopiekuje. Nie umrze. Nie ma Boga. Jest. Przestańcie. Każdy ma prawo wierzyć w to, w co chce. Po śmierci idziemy do Allaha. Nie trzeba się go bać, jest bardzo miły. Moja mama wierzy, że po śmierci wracamy w nowym wcieleniu. Czy twoja mama chodzi do szkoły? Mama Chrystel wierzy, że wracamy po śmierci na ziemię jako inne osoby albo zwierzęta. A ty w co wierzysz, Jup? W nic. Śmierć to śmierć. Doktor Wąs bez wąsa.
krijg nooit meer. Już nigdy nie będę mieć włosów. O, jawel. Będziesz. Czy śmierć boli? Nie. Co się stanie, gdy umrę? Pójdziesz w piękne miejsce, gdzie można tańczyć i śpiewać cały dzień. Kiedyś chciałam iść do kociego raju. Ale teraz wolałabym być z ludźmi. Aki nie weźmie udziału w mistrzostwach. Jest zbyt chora. Nie wiem nawet. Ik weet niet eens of. Ja, maar wie moet het dan? Kto zagra w ataku? Ik. Ja. Aki zegt. Aki mówiła, że mogę. Heel goed, Elise. Bardzo dobrze. Czy przyjdzie kibicować? Na to też jest zbyt chora. Może nie wstawać z łóżka i przyjechać karetką. Fajny pomysł z karetką. Nic z tego nie będzie. Możemy poprosić w szpitalu. Dlaczego nie? Co się dzieje? Spieszymy się na zajęcia. Nie jadę. Dlaczego? Mam ważną sprawę. Nie będę wyrzucał pieniędzy w błoto. Wsiadaj. Nie. Można by zawieźć ją na mecz karetką. To najwspanialszy prezent, jaki mogłaby dostać. Ale jest na to za słaba. O wiele za słaba. Czy możemy ją zobaczyć? Śpi. Już wiem. Zadzwonię do Rico, żeby wszystkim powiedział. Tak, jutro. Mówi Ina. Hmm.
Mamy dla ciebie niespodziankę. Dokąd jedziemy? Nie. Trzymaj. Ja. Czy tata ci pozwolił? To mój telefon. Mogę z nim robić, co chcę. Odbierz, gdy zadzwoni. Podnieś łóżko, Aki. Wyjrzyj przez okno. Mecz FC Aki kontra FC Onkologia właśnie się zaczyna. Przy piłce doktor Wąs bez wąsa z drużyny onkologii. Podanie do Afidy. Bez bramki. Piłkę przejmuje Laurens z drużyny Aki. Podanie do Rico. Strzał. Nie, onkologia ma piłkę. Podanie do doktora Wąsa. Co zrobi? Nie. Pani Ina wywieprza go na bok. Elize przy piłce. Piękny zwód. Brawo, Elize. Podaje do Jupa. Co zrobi ten napastnik? I 1-0 dla drużyny Aki. Nie jąkałeś się.
Też za nią tęsknisz? Ósmoklasiści jednak płaczą. Dla Aki. Wat we ook zullen worden, waar we ook uit gaan komen. Reżyseria. Er komt altijd een nieuwe scenariusz. Een nieuwe morgen. Wystąpili. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie. Wersja polska na zlecenie HBO SDI Media Polska. Tekst Joanna Kalińska. Czytał Jacek Brzostyński.